Siemcy, jestem Sandor, to w filmie dzisiaj otworzymy sobie aż 32 star dropy na wszystkich moich 4 kontach. Zacznijmy sobie od głównego, bo to takie, wiecie, główne konto. Uwaga! Rzadkie punkty mocy, prawda? Start jest zaskakująco dobry i jak tak będzie wyglądał ten opening, to będzie mi po prostu przykro. Za pierwszym klikiem, ej, jest szansa. Nie, będzie epicki, nie? To jest pewne. Nienawidzę. O, dostaliśmy spray do Asha. To jest chyba oryginalne, a więc nie jest to z jakiejś skina, a więc wielki plus. O, rzadki kolejny widzowie. Nie wiem, trochę nudny jest ten BS, jak mam wszystkie postacie i całą sławę. A nic ogólnie teraz będę tylko puszował. Będę traktował BS jak panda i będę po prostu tylko puszował. Nie będę jakoś zajmował się innymi rzeczami, ale... Płacząca emotka do Daryla z epickiego Stardropa naprawdę jest... Dobrze. Kocham te epickie po prostu z jakimiś itemami takimi w stylu spray emotka, bo jest to super, a nie na przykład monety, nie? Choć monety też spoko. Najgorzej to chyba punkty mocy i podwaja, czy dropnąć z epika, nie? Na razie nie jest to najgorszy penik, ale jest on też słaby. A, no i koniec na moim głównym koncie. Nie wiem co ja mam powiedzieć, ile mam ocenić ten opening, no... Myślę, że siódemeczka wlatuje, bo naprawdę nie był zły, a dostaliśmy fajne itemki, na przykład tutaj spray do Asha, czy też emotkę do Daryla, która kiedyś była za free chyba. Czy w sumie była za free za założenie konta po 22? Albo po 23? Chyba te drugie, a więc ja nie miałam tego, bo ja utworzyłem konto w 2021. No ale widzowie, mamy tą fajną emotkę, chodzi do Daryla, już mamy widzowie tutaj ustawiony paczek emotek. Oprócz tego jest ten fajny kłaścik, ale oczywiście na lajciku sobie go wykonamy, widzowie, El Primoskiem. Witam was na moim drugim koncie i uwaga, uwaga, rzadki monety. Ej, w ogóle tak zacina, takie jakby... Wy też tak macie? Dajcie znać, bo nie mam pojęcia, sprawdzam właśnie internet, ale wszystko gra. Blink, ej, to jest najlepsze z rzadkiego Stardropa, dosłownie. Na razie same rzadkie, ale nie wypadają na przykład punkty doświadczenia, czy... W sensie podwajacie, czy też... punkty mocy, a więc naprawdę wychodzi spoko na razie. Ej, co jest? Widzowie, coś jest zepsute w tych Stardropach. Dobra, zmieniłem internet i już śmiga. Fala dobrych, rzadkich Stardropów, no. Oj, przerwała się. Nie, no co to jest? To jest akurat, jak ja mam zrobić coś takiego, to... Nie, dobra, monetki też spoko nawet. No, nie, no okej, dropy, nie? W sensie... Często z rzadkich nic nie leci fajnego. To ile to monety zawsze... Jakieś takie spoko rzeczy, no nie wiem, mi się podobał ten opening. A, na koniec punktu doświadczenia, moja ocenka takie 5, bo naprawdę nie był zły. I jak już jestem w klubie, zapraszam was do klubu Sandałki, bo w ogóle bardzo, połowa klubu dosłownie opuściła ten klub. Więc widzowie, jeśli macie 16 tysięcy, to zapraszam was do klubu Sandałki. 3 dni nieaktywności wyrzucam tylko, a więc jakby nie trzeba być strasznie aktywnym. Gramy mega świnkę i jest to mój drugi klub. A jeśli macie 34 tysiące, to wbijacie do głównego klubu Luka TM. Jeśli tam jest miejsce, bo chyba jest zajęty, ale jak będzie miejsce, to wbijajcie. A jeśli chodzi o Sandałki, to naprawdę dawno nikt tutaj nie wbił. Jestem na moim koncie od zera do milionera. Oj, epicki. Monetki, ajajaj. Bardzo rzadki. Dobrze, fajnie. Rzadki. Kredyty do Larry Lowry. Mamy je na trzecim koncie, widzowie. Oficjalnie. Miałem je tylko na 3 kontach i właśnie jest to drugi epicki zadymiarz na moim 4 koncie. I fajnie, bo naprawdę robimy postęp chociażby na tym koncie, choć to jest jakieś takie no-name konto, to robimy i tak tutaj postęp. Teraz będziemy odblokowywać kolta. Aha. Ale dobra, rzadki. Potwaja, oj, mityczny. Mityczny. Ajajaj, taki gadżecik do Lariego i Lowry'ego, ale... Legenda. Ale mam farta. Nie no, no way. Co to jest? PSG Shelly! Wow! Naprawdę, skin jest oczywiście mega brzydki i lepsza jest chociażby rozbójniczka, ale spoko poleciało na tym koncie. Wydaje mi się, że naprawdę, no jestem zadowolony też z tego openingu. Wiadomo, że to nie jest jakieś czołowe konto, bo mam tu tylko 500 puszek, ale naprawdę fajnie, bo no lubię po prostu robić openingi na 4 konta, nie? A te konta nie są jakieś super, ale po prostu ma się te tutaj, no ma się fans openingów, nie? I El Primo King na ostatni ogień. Nie wiem, który to pod rząd odcinek z openingów.
Nie wiem, który. Szczerze nie wiem. Może 5 odcinek pod rząd, gdzie otwieram rzeczy, nie? To jest powalone. Ale no, w sumie nie wiem. Tak mi się fajnie takie rzeczy nagrywa, że jest nawet spoko, ale dobra, otwórzmy sobie te startropy. Ostatnie 8 startropów, widzowie, jest ta moc. O, serio, punkty mocy. Epicki, monetki, dobrze. Epicki, monetki, widzowie, jak epickiego monetki, to no jest to, nie jest to akurat spray czy emotka, ale no są to jakieś tam, chociaż w małym stopniu coś, co jest fajne, nie? Nie, nie, podwajacz. Podwajacz 3 razy pod rząd, 100 podwajacza z rzadkiego, nie, nie. Dobra, słabe kombo razy 4, słabe kombo razy 4. Opening oceniam na 3 na 10, bo naprawdę słabiutko poszło. Słabiutko. Jakby tamtego openingu chyba nie oceniłem, ale jakby trudno. Będę starał się, widzowie, oceniać te openingi, bo naprawdę jest to ciekawe w sumie, jak tak się patrzycie, widzowie, na przykład to ocenię tak i jakby nie. Cofamy się w czasie i na przykład rok temu to oceniłem tak, wydaje mi się, że byłoby to ciekawe, ale to by było tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Dodam w sumie, każdy, kto mi wyśle zapro na drugie konto, Young Sandal 2, tutaj macie moje ID, to od tego dodam do znajomych, bo mam tutaj mało znajomych, a fajnie mieć po prostu dużo znajomych, a na głównym koncie mam też mało znajomych, co dziwne jest, ale tak jak mówię, tam będę dawał tylko jakichś innych, wiecie, lepszych na konkursach, czy coś, bo miałem pełnych znajomych kiedyś, tak się przyznam, więc to było tak. To tyle, się ma następnego.